Dobrze, żebyśmy sobie najpierw uświadomili, co to znaczy, że prorok mówi w imieniu Boga. Prorok jest wręcz ustami Boga. Mówi, to mówi Pan. Ludzie powinni jego słowa przyjmować tak, jakby to Bóg rzeczywiście bezpośrednio mówił do tych, którzy słuchają proroka. To ma ogromne znaczenie, ponieważ dobrze wiemy, że co innego jest, kiedy oskarża o grzechy człowiek, a co innego, jeżeli Bóg oskarża człowieka. Taki jest sens tych wszystkich wołań, które dzień po dniu słuchamy, głównie proroków, którzy mówią o tym, że trzeba nawrócić się, że trzeba uznać swoją winę, że człowiek jest taki, że upada i potrzebuje nawrócenia. Mamy dziś kolejny fragment z proroka Jeremiasza, który nawiązuje na samym początku do tego, co jest takim jakby uzasadnieniem największym grzechu człowieka, winy człowieka. To jest przymierze, jakie człowiek zawarł z Bogiem poprzez Mojżesza. Normalnie rzecz biorąc, to przymierze obowiązywało od góry, na której Bóg przemawiał do Mojżesza i Bóg dał 10 przykazań. Formalnie rzecz biorąc, ci, którzy żyją po zawarciu tego przymierza, powinni szczególnie baczyć na to, ażeby Bóg błogosławił im, żeby żyli jak dzieci Boże, jako lud Boży i żeby rzeczywiście słuchali tego, co Bóg mówi. My także jesteśmy tymi, którzy jesteśmy w przymierzu z Bogiem. Chrzest jest takim przymierzem, które zawieramy jako małe dzieci dzięki decyzji naszym rodziców, ale obietnice, które człowiek składa, jeżeli jest dorosły albo jego rodzice składają w momencie chrztu o wyrzeczeniu się zła, grzechu i szatana, obowiązują w naszym życiu. To z tego powodu mamy uznać naszą winę. Ale szczególnie dziś jest przejmujące to, jak prorok Jeremiasz pokazuje, jak Bóg, bo mówi przecież w imieniu Boga, mówi to mówi Bóg, jak obrazowy sposób i przejmujący pokazuje zło grzechu. Nie usłuchali, ani nie chcieli słuchać i poszli za zatwardziałością swych przewrotnych serc. Obrócili się plecami, a nie twarzą. Zobaczmy najpierw na takie dwa czasowniki. Nie usłuchali i nie słuchali. Nie sprawdziłem, jak to jest w języku hebrajskim, ale na pewno w języku greckim taki czasownik akuo, czyli słuchać, i hyp akuo, czyli posłuchać tego, co Bóg mówi, to jest jeden z pierwszych czasowników pod względem częstotliwości występowania. Poza takimi słowami jak być, jak stać, jak posiadać, jak mieć. Jakby zdwojona jest zło tego, co człowiek robi, kiedy nie słucha, ani nie posłucha. Czyli słuchać może i nie posłuchać tego, co słyszy, a może w ogóle nie chcieć. Może zatykać uszy na słuchanie tego, co Bóg mówi. Dalej zobaczmy, że dziś dobrze wiemy, jak bardzo niebezpieczne dla życia człowieka jest stwardnienie, byśmy powiedzieli, naczyń krwionośnych, a zwłaszcza serca. To stwardnienie serca to jest po grecku sklerokardia, czyli takie skamienienie serca. A przecież istotą serca dla życia człowieka jest to, że ono jest dynamiczne, że ono jest plastyczne, że ono nieustannie pracuje, bo to jest mięsień. Proszę zobaczyć, jak ta skleroza z różnego rodzaju, jak już wtedy jest rozumiane jako coś bardzo niebezpiecznego dla życia człowieka. Poszli za zatwardziałością swych przewrotnych serc. To jest przewrotne serce, to znaczy nieszczere, to znaczy takie, które jest nieobliczalne, które uczyni tak, że jest to najgorsza z możliwości, której by się człowiek spodziewał. Dalej znowu jest odniesienie do tego, jak poszczególne części ciała mają swoją wymowę.
bliskość wobec kogoś, przyjaźń, miłość, otwartość, to jest zwrócenie się do kogoś twarzą. Jeżeli człowiek obraca się plecami do kogoś, w drugą stronę, to wystawia nie tylko tą część najmniej szlachetną, ale także nie chce widzieć, nie liczy się, lekceważy, jest jakby z innej strony. To tak też pokazany jest grzech człowieka, że właśnie tak traktuje Boga, że się obraca tyłem. Nie, twarzy w ogóle nie ma szans zobaczyć, bo jest zupełnie w drugą stronę zwrócona. Od dnia, kiedy przodkowie wasi wyszli z ziemi egipskiej do dnia dzisiejszego, posyłałem do was wszystkie moje sługi, proroków, każdego dnia, bezustannie, lecz nie usłuchali mnie, ani nie nadstawiali uszu. Są znowu dwa słowa jakby potęgujące winę człowieka. To jest słuchać i nadstawiać uszu. Mieć chęć do słuchania. Przykładać może nawet rękę do tego ucha, żeby dobrze usłyszeć, co Bóg mówi. A potem są spotęgowane te sposoby przemawiania Boga do człowieka, żeby usłyszał to, co Bóg mówi, co radzi, do czego zachęca i co napomina w życiu człowieka. Posyłałem do was wszystkie moje sługi, proroków, każdego dnia, bezustannie, lecz nie usłuchali. Dalej mamy posunięcie się w tym złu tego człowieka, mianowicie jest twardy kark. Jest odnoszone to określenie do człowieka, który nie raz upada, który nie raz popełnia grzech, który nie raz mu się zdarzy, że nie posłucha, ale stał się już tak hardym, tak twardym, twardego karku właśnie, że nie liczy się już z Bogiem. Stali się gorsi niż ich przodkowie. I wreszcie znowu powraca prorok do tego przymierza, do tej przecież pierwotnej miłości, pierwotnej wierności, tej znajomości przecież Boga i tego przymierza. I powiesz im, to jest naród, który nie usłuchał głosu Pana swego Boga. A przecież to jest nasz Bóg, przecież to jest na Jego głos, przecież to jest Jego wielokrotne przemówienie. Przepadła wierność, znikła z ich ust. Wierność to słowo jedno z najważniejszych w wierze człowieka. Wierność nawet w języku greckim oznacza to samo co wiara, to znaczy to samo słowo oznacza. Ale też wierność jest jakby podstawową cechą religijności człowieka, przymierza z Bogiem, odpowiedzi przez życie człowieka wobec Boga. Być wiernym wobec tego, do czego zostałem stworzony, do czego jestem powołany, w jaki sposób się związałem z Bogiem. Być wiernym w każdym, w słuchaniu, w odpowiedzi na słuchanie, posłuszeństwie wobec Boga, zliczeniem się z Bogiem. Być wiernym. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Błogosławmy Pan. Bogu niech będą dzięki.